Mikołaj się obudził, godzina 9 chyba, i bawi się w pokoju teraz. No, a 9 od której powiedz? Od 8 wczoraj. Ej, słuchajcie, macie coś takiego? Popatrzcie, co robi nasza Monstera. Po prostu kapie. Ale to nie jest woda. To jest strasznie kleiste. No co ty? No. Czujesz? Nie. To może ja mam takie palce. Ty masz chyba takie jak w palce. Sprawdzałam w smaku też takie. Nie wolno jeść tego, pewnie jest trujące. Wycielina trująca. Nie to zepsuje jest nam woda? To, nie zepsuje nam to tego? No właśnie, nie wiem, to mu się pytam. Właśnie pierwszy raz to widzę, że takie coś się dzieje. Nie, może ktoś miał takie i to tylko z tego liścia? Nie, tutaj też patrzcie, co on robi. Za dużo wody miał i tak się kapie? Nawet ten mały, patrzcie. Może to z, po prostu para, która się tutaj też zbierała na nogach. Przed założeniem folii należy umyć okno. Ruchem posuwistym. Zamaszyście posuwisty. Następnie ściągnąć nadmiar wody i wyczyść do sucha. Ściągamy nadmiar wody. A bo tu jest już prawie maks wody, temu ona mi leje. Aha. Najważniejszy jest początek. Mikiś, nie przesuwaj, bo tam jest lustro. Co robisz? Z tą drabiną tylko nie wychodź po drabinie. Pańc. No patrzcie się. Mikołaj, co robisz? Zejdź, chłopaku. Patrz. Tata, twój syn wychodzi po drabinie. Świetne. No, tak, brawo, zszedłeś. Ślicznie. Pięknie. Tak, ale nie wychodź. Mikiś, nie wychodź. No, tak się wychodzi? Mikołaj, schodzimy teraz. Jak się schodzi, pokaż. No, schodź ładnie. Schodzimy. Ja pitole. Krzysiek, patrz się. Jaki dobry. Super, Mikołaj. To ty Mikołaj... już na pewno byś wszedł. Mikołaj, to mama się drabin boi, a ty nie? Ale jesteś zdolna na pamięci. Słuchajcie, jestem przerażona, kochanie. Chodź, ty też teraz będziesz. Dlaczego Monstera nazywa się Monstera? Że potwór, no nie? Jakby od potwora. Patrz się. Ona, jak kiedyś wlezą nam do łóżka, to się zesram. No, ale to są takie właśnie pnącze, jak zawsze w wszystkich horrorach. Horrorach, tak. Zawsze tak. Ratuję cię! No, to tak to wygląda. Można to obcinać? Ale tak, na ścianie też są kropelki. Do kogo dzwonić? Weź mi rachunku nie nabił, kolego. Mikołaj, gdzie dzwonisz? Do kogo dzwonisz? Do babci? Czy do cioci? Czy może do kuzynek? Do Emila. Do Emila. Przyjdźcie po powie. No, bo chodź. Pierwsze okno już mamy założone.
folia wygląda tak. Widzicie, zostaje taki rand, ale tego w ogóle, wiecie, nie widać. I tak dalej. Wygląda pięknie, nałożona jest idealnie, nie ma żadnych zagięć, także mój mąż doszedł do perfekcji. I też mu się wygodnie pracuje właśnie z tą grubą folią, stąd nasza polecajka. I linka damy wam w opisie. I polecamy sobie to zrobić, jeżeli macie problem. Tam nie masz jakiegoś wielkiego włosa pod tym? Gdzie? Gdzie? Tu. Aha, nie, to są takie po prostu te. Jest też u ludzi. Dobrze. Właśnie ta paczka jest zarąbista. Ona nie drapie, jest mięciutka, szybko, fajnie wychodzi wszystko spod niej. No i co? Wyciąg rączkę. No. Wy też macie taki, tak samo w cudzysłowie porządek w szufladach, bo u nas się nie da go mieć. Nawet jak to poukładam, to Mikołaj zrobi porządek po swojemu, więc stwierdziłam, że mam to w nosie i w tych szufladach tutaj nie układam w ogóle. Się tak grzebała, że Mikołaj sam rozpakował wszystko. Tak, idziemy pokazać, co tutaj mamy. Co żeśmy tutaj kupili, tak? Chodź, Mikiś. Sobie usiądziemy i będziemy rozpakowywać. Chodź, chłopaku. Mikołaj, podaj tam te ubranka. To jest straszny piątek, tego wam na razie nie pokażę. Chodź, podaj tam te ubranka, przebierzemy się. To, tak. Tu podaj, mamusi. Dobra, patrzcie, jakie słodkie. Kupowaliśmy z Sinseya, to jest 86, więc wydaje mi się, że może być trochę za duże na Mikiego. Ale powiem wam, że ja lubię kupować te rzeczy z Sinseya, bo są tanie. Ale wiem, że one też nie są jakoś dobre, wytrzymałe, jeżeli chodzi o pranie. Nie wiem, dajcie znać, bo ja mam parę rzeczy kupionych i też kupuję z Sinseya zawsze większe rozmiary. O, Mikołaj robi już to w swój porządek. Większe rozmiary, bo one się lubią kurczyć w praniu. To pokażę wam, co tutaj mamy. Mamy tutaj taką koszulkę z podziciem kucharskiej. Mamy tutaj spodenki. Te spodenki wydaje mi się, że są dość fajnej jakości, bo tam też są różne. Bo fajnie, bo to takie nam... chciałam, żeby też mniej więcej do siebie pasowały. Kupiliśmy takie koszulki, ale to wam na Instagramie pokazywałam i w końcu trafiły. Z frytami i najlepsze, że sobie ją trochę skrócę i Mikołajowi zrobię też taką frytową koszulkę, będziemy mieć wszyscy w trójkę, to jest taty. Nie wiem, czy Krzysiowi w ogóle pasuje. Nie mogliśmy się oprzeć z Krzyśkiem i kupiliśmy mu takie śpiochy wielkie, takie Dzisiaj śpisz w śpiochach? Tak, to jest paragon, kochanie. To może zostaw, bo nie wiemy, czy wszystko będzie dla ciebie pasowało. No, wyciągaj następne. Tak, wyciągasz? Proszę, wyciągnij. Pokaż, co masz następne. Tutaj mamy następną taką bluzeczkę. Pokażemy bluzeczkę, nie? Taką. I ona jest jakby w zestawie ze spodenkami. Mamy taki komplet ze spodenkami, ale powiem wam ostatnio, Ronin Mikołaj brudzi się z taką prędkością, że ja nie nadążam prać, nie? Tutaj mam jeszcze jedną taką bluzeczkę. I tam jeszcze są spodenki jakieś. No, wyjmiesz. Super! Tutaj mamy takie spodenki jeszcze, dwupak, też wygląda fajnie z jakością. I tutaj mama sobie kupiła taką bluzeczkę. O, teraz sprzątasz? Pokazałeś już wszystko i sprzątasz, tak? Super! Dobra, ta bluzeczka, tutaj mamy 15, 16 zł kosztowała, więc nie są drogie te rzeczy. Takie ceny w Sinseyu, jeżeli chodzi o ubranka dla dzieci, to są takie ceny Pepko, nie? Dajcie znać w komentarzu, gdzie wy najczęściej kupujecie ubranka dla dzieci. Ja zacznę. Lubię Sinseya, bo tam po prostu są... mogę mieć te rzeczy trochę więcej. Mikołaj teraz trochę wolniej rośnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale lubię, bo czasami są takie ładne te rzeczy, że nie mogę się oprzeć. Ale najbardziej lubię chyba kupować w H&M-ie rzeczy dla Mikołaja. I najwięcej rzeczy ma właśnie z H&M-u. Chyba? Ubierzemy bluzeczkę. Chodź, sprawdzimy, bo tu masz brudną. Hej! No trzeba wyciągnąć jeszcze rączkę, czekaj. Wyciągamy rączkę, żeby były poluszki. Tatu, spodnie też zmienimy, dobra? Mikiś. Halo, chodź tu. A, chcę już poprzekładać.
kupiłam też gigadynię. Idziemy zobaczyć, czy ona się w ogóle na coś nadaje i czy będzie wyglądała dobrze w sypialni. Witam się z samochodu, akurat stoję na światłach. Zaczynamy ten dzień od wizyty u logopedy, ponieważ jak wiecie, założyłam aparat, mam wadę zgryzu i wadę wymowy. Te wady wzajemnie się napędzają. Zobaczymy, czy uda nam się coś zrobić z moją wadą wymowy, z moim seplenieniem, wypychaniem języka i tak dalej. Także nie mam pojęcia, czego się spodziewać i jak wyglądają tego typu wizyty. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać i wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Także widzimy się już na miejscu. Nasz język, jak jestem dobrym napięciu mięśniowym, to co mówiłam, i dobrej symetrii, to on cały czas jest w lekkim napięciu na podniebieniu. I od jego kształtu zależy górny łuk zębowy i górne podniebienie, znaczy jedyne podniebienie. I teraz, jeśli jego tam nie ma, no to on leży, on jest w słabym napięciu, więc jest taki rozlany, dlatego się wydaje, że on jest taki wielki. Aha. I on tutaj po prostu sobie leży i wypycha wszystko na dole. Więc my go musimy zbudować, napiąć, cofnąć, oprzeć tutaj i on nawet cały czas tutaj. Rozszerzyć się. Pytanie, czy to się uda już teraz? No, no. Bo jak się tu jest wąsko, no to ja muszę poczekać na ortodontę, żeby on mi tutaj zrobił garaż. Dlatego no właśnie dlatego on mówił, żebym sobie gdzieś tam zaczekała, że nie ma miejsca. No to teraz mi się wszystko już składa, ale nie? Ale ja już mogę robić napięcie mięśniowe, już mogę robić sprawność i jak mi się tylko zrobi mięśnie, to on pyk do góry wejdzie. Aha, w ten sposób. No, więc ja pomagam ortodoncie, ortodontami i oboje jesteśmy zadowoleni, oboje mamy efekty pracy. Połow? No to pani się gryzie w policzek czasami. Dobra. I teraz niech pani przełknie ślinę. Cudownie, cała siła języka idzie w dolne zęby, nie? Tak. To pani pokaże, jak ja przełykam. Biorę trochę płynu. No nie! No tak. Nie myślałam, że można aż taką reakcję zrobić na przełykanie, ale... Tak, będzie. I tego się musimy nauczyć. Tylko żeby on to zrobił, to musi być rozszerzony, spionizowany. Ja będę połykała teraz jak mój syn. Wszystko będzie mi się tutaj lało. Tak, tak, tak będzie, tak będzie. Dlatego się uczymy na wodzie, nie na sokach. Dobra, lecimy jeszcze. La 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 la. La 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 la. Są tacy, którzy robią la 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 la. Tu szukają tego zwarcia. Pani ma piękne, symetryczne ly. La 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 la. Może sobie zobaczyć. Ojej, la 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 la. No to od dzisiaj będzie la 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 la. Jest piękne. Ry. Dobra, rozszerzamy troszeczkę. I tak jak pani mówiła, że tam jest jakaś asymetria. Głowa idzie w tą stronę gargi. Niech pani sobie zobaczy, co się dzieje z tupkiem języka, jak pani mówi ry. No ucieka. Ucieka do mocniejszej strony. Też się tym zajmiemy. Będziemy go trzymać na środku i trzymać dwa boki naraz. Bo ry musi być szeroki język na podniebieniu i ucieka nam środkiem, bo pani będzie tu uciekał powietrze, proszę spróbować. No właśnie, tu jest, tu nie ma powietrza, jest, tu jest go najwięcej. To. I mamy język na żółtą kropkę. A ja nie widzę. Ale poczuła pani. Aha, dobra, czyli dotykam. Okej, okay, teraz rozumiem. A ja chciałam ją znaleźć, tą żółtą kropkę. To powinna być słodka kropka. A nie jest? Nie jest. No, ale potem słodki. Jeszcze raz jedziemy i uczymy na razie w ogóle ciało, które miejsce to jest. Pani musi poczuć i smakiem, i zapachem, i dotykiem, i wzrokiem, gdzie to jest, no jeszcze słuchem. Ty jest nazywane w logopedii królową głosek. Jak ono jest dobrze, czyli jak już syn mówi tata dobrze, to ono już resztę głosek zbuduje na tej bazie dobrze. Ty, jak ty jest w górze, to potem na przykład jak dmuchniemy w to dobre ty, to panu wyjdzie ts. Jak zrobimy rynienkę taką szerszą, zrobimy miseczkę, to z tego ty nam wyjdzie czy. Jak zrobimy troszeczkę, obniżymy, to nam wyjdzie z tego si. Jak dołączymy krtań, to jest dy. Ty. Nic z tego się nie zrobiło w języku, tylko krtań. Ty. Jak dołączymy nosowość, to mamy ny. Ty. Czyli od dobrego ty zrobimy wszystko. Matko, jakie to skomplikowane. Ale jakie fajne. Znaczy, może nie jest skomplikowane, że w życiu bym na to nie wpadła. Ale logiczne, nie? No, chyba tak. Dlatego język polski jest jednym z najtrudniejszych języków. Cały czas trzeba podnosić ten język i jeszcze nie dość, że go trzymać w górze, to w niego dmuchać, robić w nim różne rowki, rozszerzać, zwężać. Trzeba mieć naprawdę sprawny język, dobrą świadomość tego, co się w buzi dzieje, dobry zgryz, no i dobre napięcie mięśniowe.
tak szybko, bo mi bateria pada. Nie myślałam, że jest tyle zawiłości, jeżeli chodzi o logopedę. Niesamowite. Co ważne, bo potem rozmawiałam z panią logopedą, każdy, jeżeli ma jakiś problem logopedyczny, powinien sam zgłosić się do logopedy, ponieważ jedne ćwiczenia dla kogoś będą zbawienne, a dla innej osoby mogą narobić więcej szkody niż pożytku. Więc tak jak mówię, jest coś takiego w przypadku jakichś takich problemów, warto się udać do logopedy, natomiast trzeba to skonsultować w odniesieniu do tego konkretnego przypadku, do Was samych, a nie powtarzać ćwiczeń od kogoś. To tak też przekazuję, co mi pani logopeda powiedziała odnośnie filmu, bo wiem, że na pewno podejrzeliście jakieś tam ćwiczenia, natomiast są to ćwiczenia przeznaczone po prostu na mój problem. Wy możecie mieć zupełnie inny. Dobra, wracam do chłopaków, odpalam samochód i jedziemy do domu.